Dzikie miejsca noclegowe, odcinek pierwszy. Śpimy nad Pilicą w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Docieramy tam już po zachodzie słońca, więc wyboru miejsca noclegowego dokonujemy intuicyjnie z pomocą światła latarek. Wieczór spędzamy oczywiście przy ognisku, a na dworze panuje... A kto tutaj śpi przy minusowej temperaturze na zewnątrz? Miejsce jest tak dzikie, że rano budzi nas widok, którego można pozazdrościć. Natura żyje tu swoim życiem, a my leżąc w namiocie nie chcemy jej za bardzo przeszkadzać. Rano widzimy również, że obszar jest naprawdę bardzo rozległy i może podjechać tam każdy i wybrać sobie dogodne miejsce na nocleg. Noc minęła naprawdę miło ze względu na to, że spaliśmy przy temperaturze plus 20 dzięki ogrzewaniu. Zresztą posłuchajcie sami. Witajcie rano, mały feedback z pierwszej nocy przy minusowych temperaturach. Chyba jedno zdanie będzie najlepszym podsumowaniem. Było za gorąco. Temperatura tego poranka wynosiła minus 2 stopnie. Na brzegu rzeki widać utrzymujący się jeszcze lód. Rankiem postanowiliśmy ponownie rozpalić ognisko, aby zrobić... najlepsze śniadanie ever. Co dzisiaj, Marzena, będzie na śniadanko? Bułki zapiekane w ogniu. Bułki z serem, czyli tosty z ogniska. Dokładne współrzędne tego miejsca noclegowego znajdziecie w komentarzu. Życzymy sobie i Wam wielu tak pięknych miejsc na naszej podróżniczej drodze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.